Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Co otrzymamy, kiedy się skrzyżuje kalifornijskiego socjalistę z sową ciapkowaną? No, uzyska się 2 miliony spalonych hektarów lasów i domów, i miast. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, 2 miliony hektarów spalonych lasów w samej tylko Kalifornii, i to w zeszłym roku. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. 8 tysięcy pożarów, to się wszystko jara. Teraz ewakuowali 100 tysięcy ludzi. 100 tysięcy ludzi. Na Pasonoma, no to jest taki rejon Kalifornii, gdzie no są popularne wina. Wina amerykańskie zaczęły się być robione popularne już od ładnych kilkudziesięciu lat. Tam jest dobry klimat, tam jest woda, tam jest ciepło, tam jest przyjemnie. No tak można powiedzieć włosko-hiszpańsko. No i dużo Włochów, Hiszpanów i Greków tam wylądowało, dlatego uprawiają, są tam winnice. No i te winnice się palą, te miasta się palą, te rejony się palą. To jest po prostu nieprawdopodobne. No i teraz kwestia jest sowy. Są tak zwane sowy ciapkowane. To one są... No, można powiedzieć, że no nie są winne tego, ale w 1910 roku kongres ustanowił takie prawa o zwierzętach, które w zasadzie są na pograniczu wyginięcia, tak, że one zostały zaczęte być potraktowane jako specjalnej troski, specjalnej opieki. No i to spowodowało to, że przestali ścinać drzewa. Te ścinanie drzewa na tych milionów hektarów, na milionach akrach. Akr to jest w zasadzie morga, ale to tutaj się używa. Morga to jest coś, co w średniowieczu jeden chłop z jednym koniem, czy z jednym wołem, nie wiem dokładnie co, mógł obrobić, zaorać jednego dnia takie pole. No to była morga. Hektar to jest tylko 10 tysięcy metrów kwadratowych, czyli proste 100 metrów na 100 metrów 10 tysięcy. Akr, czy tam morga, no to tam na hektar to wchodzi tam 2,2 czy tam ileś. No ale to tak w zaokrągleniu można powiedzieć, dwie morgi to jeden hektar. No i to właśnie takie ilości się spalają. 2 miliony w samej Kalifornii. Wszystkie te drzewa, no z ekonomicznego punktu widzenia, no to można powiedzieć, że w latach 1990, kiedy nie wprowadzono jeszcze tej opieki nad tymi sowami, no to sprzedano 8 miliardów stóp bieżących kantówki, można powiedzieć. No, mają tam jakieś tam, sprzedają te drewno na jakieś tam miara, ale to się nazywa board feet. No to 4 miliardy. A w 2019 roku, czyli 30 lat potem, sprzedali tylko 0,5 miliarda, czyli ośmiokrotnie spadło wydobycie, czy wycinanie, czy odzyskiwanie, czy sprzedawanie, także ośmiokrotnie przez 30 lat. No to teraz można się zastanowić, gdzie te wszystkie płomienie powstają, tak? Ameryka nie produkuje mebli, nie produkuje paliwa, nie produkuje, Kalifornia tam nie produkuje, wszystko przychodzi z Chin, no i to wszystko tam rośnie, no i czeka na spalenie. Komuniści tłumaczą, że to jest ocieplenie globalne, no ale to można sobie pomyśleć, tak? Jest 4 miliardy stóp bieżących, a po 30 latach jest 1/8 tego, także się nie wycina. A drzewa rosną nieustannie, tak? Drzewa nieustannie rosną, bo wtedy co roku wycinali, można powiedzieć, 4 miliardy tych stóp bieżących. Większość ludzi zgadza się, fachowców, no normalnych zgadza się, że ta ochrona sów
po prostu zdemontowała. Zdemontowała możliwość kontrolowania tych drzew, tego lasu, tego wszystkiego. To mówią naukowcy, mówią profesorzy na uczelniach, to mówią strażacy i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy fachowcy to rozumieją. Spala się też właśnie ta Kalifornia, troszeczkę gdzieś mniej lasów, tam gdzie jest Napa Valley, no ale tam też jest zabronione wstępne wypalanie, bo kiedyś jeszcze 30, 40, 60 lat temu, no to bardzo często strażacy wychodzili, podpalali trochę tu, no i gasili i tak wszystko kontrolowane było wypalanie, że nie było tej akumulacji. Teraz od lat już po prostu nic się nie wypala, no i dlatego to wszystko wychodzi do jakichś takich kolosalnych i nieprawdopodobnych no w środku wulkanu, można powiedzieć, prawie to jest. No i te najgorsze to jest to, że te sowy w zasadzie miały gdzie mieszkać czy przebywać. Nawet jeżeli by tam drwale przychodzili, wycinali, no to byłoby lepiej niż to, że jest wypalone. Dużo 200 tysięcy hektarów ognia, które właśnie spaliło w niedaleko miasta Detroit, no to jest w Oregon. Oregon, jak się popatrzy, jak tu jest Atlantyk, Nowy Jork, Washington, tu jest Kalifornia na dole, tutaj jest Meksyk, tu jest na górze Kanada, to Oregon, stan Waszyngtonu, to tutaj jest w tym rogu, a Oregon jest troszeczkę poniżej. To na dzień dzisiejszy właśnie w tych rejonach, gdzie się spaliło 200 tysięcy hektarów, no to fachowcy mówią, że tam wycięto w zasadzie 1/4 tego, co powinno się wycinać. Także wszyscy wiedzą, skąd się bierze ten ogień, wszyscy wiedzą, po co to jest wszystko robione. No, najciekawsze to jest to, że nie pozwalają wycinać, i także na podatki też nie są płacone, także że Ameryka się nie bogaci, Oregon się nie bogaci, no a później dochodzi do tego, że 100 tysięcy ludzi się ewakuuje. W 2016 roku Ministerstwo właśnie Lasów planowało przyciąć 13 tysięcy akrów w tym rejonie naokoło góry Hood, żeby poprawić to niebezpieczeństwo spalania się, no to kto zaingerował? Kto w zasadzie zatrzymał to wszystko? No, komunistyczny sędzia z 9. dystryktu sądów, no i zatrzymał to w maju. No bo grupa środowiskowa napisała zastrzeżenie, komunistyczny sędzia to podpisał, no bo tam właśnie są te sowy. No i te wszystkie sowy wzięły się, zjarały, tak? Wszystko się zjarało. 17 sierpnia, w sierpniu uderzył piorun, no i to się wszystko zapaliło, także na początek w tym rejonie, w tym rezerwacie tych sów spaliło się 1500 akrów ziemi, lasów, a później się spaliło 17 tysięcy akrów, tak. Także no te sowy, przypuszczalnie połowa z nich gdzieś tam odleciała, połowa gdzieś tam na pewno się ugotowała, także jak lisy czy inne kojoty wrócą, no to będą miały żarcie. No, najgorsze jest to, że ci aktywiści z tych grup środowiskowych ciągle są przekonani, że oni mają rację, że kretyni po prostu są przekonani, że mają rację. Kalifornia i Oregon płonie na naszych oczach, a oni po prostu ciągle uważają,
uważają, że trzeba pilnować, żeby te sowy się utrzymały. No, wylewają dzieci z kąpielą, tak? Tłumaczą, że teraz trudno cokolwiek powiedzieć, no ale to każdy kretyn właśnie w ten sposób mówi. No, tłumaczą, że oni są przeciwko wycinaniu tych wielkich, największych drzew, no bo to jest właśnie tam, gdzie te sowy się chowają, nie mają nic przeciwko temu, żeby wycinać mniejsze, no ale to nie ma sensu, bo jest bardzo dużo takich organizacji czy przedsiębiorstw, które po prostu wchodzą i wycinają to, co potrzebują, żeby przeciąć, żeby to przerzedzić, że podstawowym zezwoleniem, no bo tam ciężko dostać zezwolenie w niektórych rejonach lata temu, no to jeszcze to tak było, że po prostu przyjeżdżali i wycinali 10 tysięcy hektarów po prostu lasów, no ale sadzili te nowe drzewa, no i te nowe drzewa za 20-30 lat znowu były wycinane. No dlaczego to w ten sposób było robione? No bo to jest produkcja masowa, po prostu jak po 20-30 latach te drzewa wszystkie wyrosną, tak wchodzą te maszyny, no to te drzewa są wszystkie identyczne, tam nie trzeba robić przecinki, także że tną to na łyso. No ale inna metoda to jest nie cięcie na łyso, tylko po prostu wycinanie jak potrzeba. No jest to troszeczkę bardziej droższe, jest droższe, bardziej męczące, no ale to działa. Komuniści w Oregon właśnie zaślepili sami siebie, ale to od 30 lat ludzie właśnie mówią, że to nadchodzi, ciągle te same rejony się palą, ciągle te miejsca są niszczone, no ubezpieczalnie nie chcą ich ubezpieczać, no, ale ludzie wracają. 30 lat to jest cyrk, to jest po prostu cyrk, to jest ostrzeżenie. No ludzie na wsi, normalni ludzie, którzy tam mieszkają, dostają szału, kiedy widzą tych zielonych, którzy przychodzą i przywiązują się łańcuchami do tych drzew, żeby bronić tych sów. Te sowy po prostu mogą odlecieć, a ludziom jak się spali dom, no to tracą w zasadzie oszczędności całego życia, tak? Także mówią, że to musi coś się zmienić. To się musi po prostu zmienić. No ale nie wiadomo, czy się zmieni. Kalifornia tak się zrobiła socjalistyczna, że tam już będą głosowali na nich nieustannie. Reagan był konserwatystą, był tam gubernatorem, później został prezydentem Ameryki. Także jeżeli masz obywatelstwo amerykańskie, planujesz głosować w listopadzie, no to głosuj. Głosuj na konserwatystów, głosuj na Trumpa, głosuj na wszystkich swoich lokalnych republikanów. Republikanie, w sumie konserwatyści, no to jest Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Nie po to Polacy wyjeżdżali z socjalistycznej Polski, żeby teraz budować, czy popierać i wybierać socjalistów w Ameryce. Jeżeli jesteś demokratą i nie zmienić swojej przynależności partyjnej na republikanów, no to przynajmniej nie idź na te wybory. Jeżeli jesteś niezależny, czyli tak zwany independent, no to możesz wybrać polityków konserwatywnych. No i ich wybieraj, nie pozwalaj, aby czerwone świnie zrobiły z Ameryki to, co czerwone świnie robią w Kalifornii. Co, do czegokolwiek czerwone świnie się nie dotkną, no to w imię jakichś idiotycznych, utopijnych, filozoficznych spraw, które prowadzą w ich oczach do jakiegoś raju, niszczą. Po prostu tam nie ma wśród lewactwa, nie ma logiki, tam nie ma wyliczenia, tam nie ma matematyki, tam nie ma nauki, tam są tylko miękkie serca i twarda dupa. Także jeżeli nie chcesz mieć twardej dupy, głosuj na konserwatystów. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję, ale serdecznie polecam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.